Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem tu już drugi raz i uważam, że to jest bardzo potrzebna inicjatywa, żeby rozmawiać na temat tych nowych technologii, w tym też technologii 5G. Chciałam tylko przypomnieć, że częstotliwość i intensywność pól elektromagnetycznych determinuje rodzaj obserwowanych efektów. Nie możemy mówić ogólnie o polach elektromagnetycznych, że one działają na to albo nie działają na coś innego. Dlatego, że w zależności od tego, czy są to pola o wysokiej częstotliwości, czy o niskiej częstotliwości, czy o bardzo niskiej częstotliwości, model ich działania jest różny. Tutaj patrząc na ten obrazek widzimy, jak szerokie spektrum częstotliwości reprezentują pola elektromagnetyczne i w zależności od tego, czy to jest promieniowanie jonizujące, czy to jest promieniowanie niejonizujące, mamy zupełnie inne efekty. A w ramach tego promieniowania niejonizującego praktycznie wiele częstotliwości charakteryzuje się całkiem innym skutkiem biologicznym i skutkiem zdrowotnym. Żeby uzmysłowić, gdzie znajdują się te nasze 5G, których tak się bardzo obawiamy, tu proszę zobaczyć na tą rycinę w odniesieniu do telefonii komórkowej, prawda, obecnie funkcjonującej. 5G jest dość blisko, ale niedokładnie w tym miejscu i ta niedokładność właśnie wpływa na te skutki biologiczne, które obserwujemy. Dla przypomnienia dodam, że pole elektromagnetyczne o częstotliwości poniżej 100 kHz powoduje głównie pobudzenie tkanki nerwowej i mięśniowej poprzez wzbudzanie w nich prądów. Natomiast wyższe częstotliwości wraz, prawda, ze wzrostem tych częstotliwości wzrasta pochłanianie energii przez tkanki i obserwujemy efekt termiczny. I większość właśnie normy oparte są głównie na obserwacji tego efektu termicznego. A za chwilę sobie powiemy, że oprócz, że ta częstotliwość oprócz efektu termicznego może dawać efekt nietermiczny, który jest bardzo trudny do zbadania. Efekt termiczny to jest po prostu wzrost temperatury tkanek na skutek zamiany ciepło tych, prawda, energii elektromagnetycznej, która w głąb ciała wniknęła. I na podstawie przewidywanego tego efektu termicznego powstał SAR, czyli ta wartość mierzona w watach na kilogram, która charakteryzuje tempo pochłaniania energii w tkankach. I to stanowi podstawę do ustalenia limitów dopuszczalnych ekspozycji dla pól wielkich częstotliwości, czyli w tych właśnie w zakresie od 100 kHz do 300 GHz. W obrębie tego znajdują się też nasze 5G, gdyż znane są i przewidywane są skutki biologiczne i zdrowotne, bo efekt termiczny, prawda, w związku z ogrzewaniem zaczyna funkcjonować termoregulacja i dzięki temu możemy z tym efektem organizm może walczyć. Na czym polega trudność w badaniu tych skutków pól elektromagnetycznych? No przede wszystkim na tym, że organizmy nasze, obiekty i w tym obiekty biologiczne charakteryzują się trzema parametrami dielektrycznymi: przenikalnością elektryczną, przenikalnością magnetyczną i przewodnością elektryczną. I jak na te obiekty, które same w sobie mają tą, prawda, te zdolności dielektryczne, podziała jeszcze pole elektromagnetyczne, to skutki tego działania no, są bardzo trudne do ogarnięcia, jak to się teraz mówi. Znaczna niepewność właśnie dotyczy tego, że praktycznie każda tkanka, każdy organ w naszym organizmie ma swoje inne własności dielektryczne, a wobec powyższego też inaczej reaguje na zewnętrzne pole elektromagnetyczne.
ta niepewność jest na tyle zaawansowana, że w 2018 roku podjęto decyzję o zainicjowaniu europejskiej sieci naukowej specjalizującej się w badaniach z tego zakresu, czyli w badaniach tej dielektrycznych właściwości w ramach programu Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Nauki i Techniki jako akcja KOST-u. Jakie możemy przewidywane efekty termiczne obserwować? No proszę zobaczyć, jest to cały szereg efektów. Zmiana szybkości reakcji chemicznych w obrębie całego organizmu. Zmiany w procesie syntezy białek i wiązania białek do błony komórkowej. Zmiany lepkości płynów ustrojowych. Zmiany rozpuszczalności gazów w płynach ustrojowych. Między innymi łączy się to na przykład z oddychaniem. Zmiany ciepła właściwego tkanek. Zmiany współczynników dyfuzji. Zmiany przewodności elektrycznej. Rozpuszczalność cieplna układu i powstanie fal akustycznych. To są wszystko elementy, które od poziomu komórkowego poprzez poziom tkankowy wpływają na reakcję organizmu. I ten mechanizm termiczny, no to tak jak mówiłam, jest zbadany i przewidywalny. Ale tu całym problemem przy polach elektromagnetycznych o tych częstotliwościach jest efekt nietermiczny. On nie wynika ze wzrostu temperatury, częściowo wynika z tego stresu oksydacyjnego, o którym mówiła moja przedmówczyni. Nie jest liniowy, zależy od stanu czynnościowego organizmu, a w związku z tym nawet trudno jest powtórzyć niektóre eksperymenty i uzyskać powtarzalne wyniki, ponieważ jest to tak zależne od indywidualnych cech organizmu. I stąd te zarzuty, że na przykład pewne eksperymenty są niepowtarzalne, dlatego że są już na innych organizmach zrobione, przeprowadzone i dlatego nie są identyczne wyniki. Ale śledząc te mechanizmy oddziaływania fal milimetrowych z układami biologicznymi, obserwowano zmiany w funkcjonowaniu błony komórkowej, zmiany w komunikacji komórkowej, wpływ na metabolizm komórkowy, wpływ na aktywację proto-onkogenów, czyli tych genów obecnych w organizmie, które potencjalnie mogą być rozpocząć proces transformacji nowotworowej i mogą wyzwalać produkcję białek stresowych, tak zwanych białek obronnych. Ale są też inne mechanizmy. I te inne mechanizmy właśnie to jest taki bardzo interesujący mechanizm, czyli rotacja cząsteczek dipolarnych, która powoduje, że wiązania między cząsteczkami są osłabione. To jest ten mechanizm, który może tłumaczyć część obserwowanych efektów związanych ze słabymi polami elektromagnetycznymi. Proszę zobaczyć, pod wpływem pola elektromagnetycznego dochodzi do rotacji tej cząsteczki i w związku z tym mocne wiązanie okazuje się, że się może nawet zerwać albo znacznie osłabić. A w związku z tym przepuszczalność błon, na przykład biologicznych, zmienia się z tego powodu. Jeszcze obserwowano inne, bardzo interesujące problemy związane z tym, na przykład bezpośrednią aktywację komórek skóry, które powodowały wydzielanie cząsteczek czynników sygnałowych i z tym się tłumaczyło działanie przeciwbólowe pól o tych częstotliwościach. Albo na przykład bezpośredni wpływ na receptory bólowe, które stanowią odbiornik bodźców pobudzających bez ogrzewania, bez efektu termicznego i to wykazano dla tej częstotliwości 95 GHz w 2009 roku przeprowadzone badanie. Mechanizm tego działania nie jest jasny. Tutaj właśnie mamy wielki problem z tym, że te mechanizmy są bardzo trudne do wytłumaczenia.
na obecnym poziomie wiedzy. I teraz, jeżeli będziemy się zastanawiać, prawda, nad skutkami słabych pól elektromagnetycznych, no to możemy obserwować efekty biologiczne i skutki zdrowotne. Efekty biologiczne mogą być ostre, czyli natychmiast po zadziałaniu bodźca następuje efekt. Mogą być też odległe, czyli możemy je obserwować na przestrzeni, powiedzmy, dni, godzin, tygodni, a w przypadku skutków zdrowotnych nawet lat. W przypadku tych fal milimetrowych, ponieważ dotychczas mówiliśmy praktycznie, moi przedmówcy mówili głównie o polach radiofalowych ogólnie. Natomiast te pola, fale milimetrowe mają pewną też specyfikę. I w związku z tym badania dotyczące skutków zdrowotnych praktycznie były nieobecne w nauce. Tych skutków zdrowotnych częstotliwości podobnych do tych, które mają być zastosowane w 5G. Dlatego, że one dotychczas były stosowane bardzo rzadko. Były to tak zwane radiolinie, gdzie anteny stosowane w tych systemach emitowały bardzo wąską wiązkę, a wobec powyższego ekspozycji ludności praktycznie na tą częstotliwość nie było, a wobec tego i zainteresowanie badaczy nie było szerokie, można powiedzieć. Poza tym były też te częstotliwości stosowane w radarach lądowych, lotniczych, morskich, meteorologicznych. Badania na tyle były mało rozpowszechnione, że CENIR, czyli Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks, nie podjęło się analizy tych badań. Czyli wszystko, można powiedzieć, jest dopiero przed nami. Jakie możemy, prawda, badania prowadzić dotyczące skutków rozmaitych czynników środowiska działających na organizmy żywe. Są to badania eksperymentalne na zwierzętach i jeżeli chodzi o pola te właśnie milimetrowe, fale milimetrowe, to głównie z takimi mamy do czynienia. Badania komórkowe, badania eksperymentalne i kliniczne u ludzi bardzo nieliczne są w tym zakresie częstotliwości. I badania epidemiologiczne, których jeszcze absolutnie nie ma. Efekty biologiczne. Musimy pamiętać, że fale milimetrowe bardzo płytko wnikają do naszego organizmu. To nie jest to samo, co radiofalowe, które dochodzą do mózgu, do serca, prawda, do narządów wewnętrznych. To jest działanie wyłącznie na skórę, i to w zależności od częstotliwości, w różne głębokości skóry wnikają. A także możemy się spodziewać działania na oczy, które są również, prawda, eksponowane, mogą być również eksponowane na tą częstotliwość. Na ogół te wszystkie badania były prowadzone na zwierzętach i to przy bardzo dużych intensywnościach pola elektromagnetycznego. Podkreślam to, że przy dużych często tych intensywnościach, dlatego że działania ich no, były bardzo gwałtowne, a my nie spodziewamy się, żeby w ramach wdrożenia tej częstotliwości w 5G, żeby one były aż tak drastyczne te skutki. Ale obserwowano już w niektórych przypadkach efekty nawet przy poziomie 1 W na metr kwadratowy, czyli przy bardzo niewielkim. Zastosowanie pól tych milimetrowych, fal milimetrowych było dość powszechne w Związku Radzieckim. Tam rzeczywiście używano tych pól na zapobieganie różnym dolegliwościom. I trzeba przyznać tak, były to bardzo różne częstotliwości.
Te badania, to znaczy te doniesienia są bardzo krytykowane, bo nie było ślepych prób, czyli nie było porównania z osobami, które prawda nie były leczone, jak im tymi falami, jak u nich przebiegała choroba. Była bardzo mała liczebność grup badanych. Nie ma właściwie teorii, która by popierała tą skutki te obserwowane prozdrowotne. Niejednoznaczne były wyniki badań i wskazania do leczenia, a w związku z tym tak naprawdę nigdzie indziej na świecie to te prace nie są uznawane i te skutki pozytywne nie są uznawane. Jakkolwiek już u nas zaczyna się mówić, że skoro się używało tych fal milimetrowych do leczenia, nawet jak było to prawda, niepotwierdzone naukowo, no to znaczy, że one nie tylko nie szkodzą, ale wręcz pomagają. Było kilka takich prac, które chciałabym Państwu przytoczyć, dotyczących właśnie wpływu na skórę i wpływu na oczy tych fal milimetrowych. Osobą, która myślę, że najwięcej badań przeprowadziła, to był Dżauchem i współpracownicy. Widzą Państwo tutaj praca z 2016 roku, ale on znacznie wcześniej rozpoczął. I chciałam, nie omawiając szczegółów tych prac, bo nie mamy na to czasu, ale chciałam co podkreślić, że przede wszystkim zupełnie inny efekt obserwujemy po ekspozycji na te fale milimetrowe w porównaniu z ekspozycją na zwykłe źródło ciepła. Fale milimetrowe przy tych bardzo dużych intensywnościach powodowały wzrost temperatury skóry, ale nieproporcjonalnie mniejszy wzrost temperatury wewnętrznej. I czym to owocowało? Ośrodek termoregulacji jakby nie reagował odpowiednio na ten wzrost temperatury skóry i wobec tego dochodziło do pełnoobjawowych udarów, które były tak naprawdę, występowały znacznie wcześniej. Widzą Państwo, że już przy temperaturze 40 stopni wewnętrznej, podczas gdy po zwykłego ogrzewania takim tradycyjnym źródłem ciepła, przy temperaturze 41,5 stopnia. Czyli mechanizm tego jest trudny bardzo do wytłumaczenia, ale to ja zawsze podkreślam, jak mówię o wpływie tych fal milimetrowych, że on jest inny, niż byśmy się mogli spodziewać. I to wymaga naprawdę pogłębionych badań. Tu zaznaczam, że częstotliwość wpływa na to, jak głęboko wnikają te fale w skórę. Jeżeli mamy częstotliwość 35 GHz, to ta głębokość wnikania 0,8 mm, a przy 94 GHz to jest 4,5. To jest głębokość wnikania 0,4 i efekty się pojawiają przy znacznie mniejszym natężeniu tego pola. Czyli to jest bardzo istotne badanie, ponieważ ta granica odczuwania bólu związanego z ogrzewaniem tkanki występuje dla temperatury znacznie niższej niż ta, która powoduje uszkodzenie skóry. A wobec tego można powiedzieć, że jesteśmy poniekąd chronieni w tym przypadku, tak? Bo zanim poczujemy, że ból poczujemy znacznie wcześniej niż wystąpi poparzenie. Drugą bardzo istotną obserwacją dotyczącą działania tych fal milimetrowych na skórę jest to, że nawet przy dużym wzroście temperatury skóry nie obserwujemy poparzeń. To jest też właściwie bardzo trudne do wytłumaczenia. Przy tym samym wzroście temperatury skóry przy tradycyjnym ogrzewaniu poparzenie występuje, a w przypadku fal milimetrowych nie. Poza tym, jeszcze patrząc na ten mechanizm, prawda, działania fal milimetrowych, najwięcej prac
potwierdza wpływ na błony biologiczne. Te błony biologiczne, zwiększa się ich przepuszczalność pod wpływem na przykład częstotliwości 53,3 GHz lub 130 GHz. Każdy praktycznie, każda praca dotyczy innej częstotliwości i dlatego bardzo trudno jakoś podsumować je, bo wydaje się, że to jest bardzo specyficzne dla każdej częstotliwości inny rodzaj działania. Działanie na oczy również budziło duże zainteresowanie i znowu muszę powiedzieć, że są to badania dotyczące głównie zwierząt narażanych na bardzo wysokie intensywności tych pól. Czyli nie możemy przenosić tego na nasze warunki, które ewentualnie będą panowały przy wdrożeniu 5G. Ale jednak są pewne obserwacje przy nie aż tak dużych intensywnościach prowadzone i one nie potwierdzają negatywnego wpływu na oczy. Czyli bardzo intensywne pola, tutaj mamy 400 W na metr kwadrat, 2000, ponad 4000, one rzeczywiście powodują uszkodzenie rogówki, ale pozytywnym objawem jest to, że ta rogówka wracała jakby do warunków sprzed eksperymentu po kilku dniach. Ale mamy też takie badanie, co prawda ono nie jest nowe, bo z 1994 roku to była długookresowa obserwacja. Widzą Państwo, że były to 3 cykle ekspozycji, 2 tygodnie w odstępie co 2 tygodnie. Jeden cykl obejmował 10 dni, a ekspozycja każdego dnia wynosiła 20 minut. I po zakończeniu tego cyklu, zabiciu tych zwierząt, obserwowano, analizując przenikanie przez soczewki, powstanie zmian, które predysponują do rozwoju zaćmy. Czyli tak naprawdę nie jesteśmy pewni, czy zupełnie negatywnego wpływu na oczy to promieniowanie nie będzie miało. Obserwowano też różne inne skutki. I to znowu bardzo różne były częstotliwości, ale obserwowano i zaburzenia ciśnienia, i bezsenność, i bóle głowy, i niestabilność emocjonalną. Także można powiedzieć, to są, widzą Państwo, stare badania, ale pojawiają się, tylko że są to pojedyncze prace, bo tak naprawdę jak analizujemy całe spektrum częstotliwości pól elektromagnetycznych, które były poddawane badaniom, to te fale milimetrowe obejmowały zaledwie 3% tych wszystkich badań. Czyli można powiedzieć, wszystko jest jeszcze przed nami do zbadania. To już o tym mówiłam, bo przy okazji badania skutków na skórę też właśnie badano ten wzrost i wpływ na układ krążenia. I tu było charakterystyczne, że dochodziło właśnie do udarów, które były spowodowane prawdopodobnie przemieszczeniem krwi do kończyn i bardzo dużą hipotensją. Ona doprowadzała nawet do zgonu. Prowadzono też, to już opowiedziałam, prowadzono też badania dotyczące układu nerwowego. Analizowano EEG w trakcie ekspozycji na fale milimetrowe i okazało się, że zmiany w tym EEG po ekspozycji dochodziły do 500%. To też można powiedzieć, że możemy się spodziewać bardzo różnych efektów, ale nie możemy tych badań na zwierzętach, bo to znowu były badania na zwierzętach, przenosić na konsekwencje, których się spodziewamy u ludzi. Bardzo ciekawe badanie, i to już tym razem u ludzi, przeprowadzono u 20 zdrowych mężczyzn, śledząc, jak
fale milimetrowe wpływają na odczuwanie bólu związanego z tak zwanym cold pressor testem. Cold pressor test jest, polega na tym, że się zanurza dłonie do zimnej wody i obserwuje się, jak długo trwa, aż pojawi się ból. Okazało się, że przy bardzo dobrze zaplanowanym badaniu, w którym była grupa kontrolna, była ekspozycja pozorowana, była ekspozycja na te fale milimetrowe 42-25 GHz, ale też na fale o częstotliwości między 50 a 75 GHz. I okazało się, że te fale, właśnie tylko te, powodowały podwyższenie progu bólu. Czyli dłużej człowiek mógł trzymać ręce w tej zimnej wodzie, zanim zaczął odczuwać ból. Czyli wpływ na układ nerwowy wyraźny w tym przypadku pozytywny, no ale nie wiemy, jak to można wytłumaczyć, jakie podłoże było. Jeżeli chodzi o efekty genotoksyczne, to tak naprawdę z przeglądu literatury nie wynikają jasne wnioski. Nie ma potwierdzenia, że ten wpływ genotoksyczny występuje. Ale no, trzeba powiedzieć, że przy tym nietermicznym działaniu jest bardzo mało prac, które mogłyby cokolwiek wnieść do tego. Oczywiście nieporównywalnie więcej jest prac dotyczących obecnie funkcjonujących częstotliwości, prawda, tych radiofalowych, w których pracują telefony komórkowe. Można powiedzieć, że wspominana już instytucja, czyli ten SCENIR, właściwie wykluczył działanie genotoksyczne, potwierdzając jedynie działania związane z powstawaniem nowotworów w obrębie głowy. Z tym, że jeszcze SCENIR uważał, znaczy zdanie SCENIR-u było takie, że nie ma udokumentowanych wyników związanych z nowotworowym działaniem. Natomiast następnie już prowadzone te, cytowane już przez panią Prilankę badania i metaanalizy potwierdzają, że jednak przy stosowaniu telefonu powyżej 10 lat w tym przyłożeniu ipsilateralnym, czyli ze strony tej, przy której najczęściej korzystamy z telefonu komórkowego, jest zwiększone ryzyko nawet kilkukrotnie. Szczególnie dużo emocji budzą oczywiście stacje bazowe, bo o ile telefon komórkowy możemy stosować lub nie korzystać z niego, o tyle jesteśmy środowiskowo narażeni na działanie tego pola, które jest emitowane przez stacje bazowe, podobnie jak będzie, jeżeli chodzi o stacje nadawcze tej technologii 5G. No i tu znowu mamy wiele problemów, dlatego że okazuje się, że tak naprawdę nie ma dowodów na to, że te pola szkodzą. Jakkolwiek nie ma też dowodów na to, że one są całkiem bezpieczne. Dlatego że w wielu pracach, między innymi w naszej, okazało się, że w pewnej odległości od stacji bazowej obserwujemy więcej dolegliwości subiektywnych. Nie było to potwierdzone niestety w badaniu takim długookresowym monitorowaniu narażenia na pole. Owszem, były badania, ale były to badania jednorazowe prowadzone przez nasz zespół kolegów z Instytutu Medycyny Pracy. Tej korelacji wtedy nie wyłapaliśmy. Mamy nadzieję, że może we współpracy właśnie z Krakowem
uda nam się te badania powtórzyć i do jakichś konkretnych wniosków dojść. W każdym razie takie badanie, które ostatnio się zostało opublikowane, dotyczyło właśnie dolegliwości związanych z zamieszkaniem w okolicy stacji bazowych. To było przebadanych ponad 14 tysięcy osób, więc bardzo duże badanie. I co prawda autorzy stwierdzili, że takiego związku bezpośredniego nie ma. Oni raczej wnioskowali, że tylko u ludzi, którzy czują się zagrożeni tym promieniowaniem, jakieś zmiany można obserwować. Ale jednak, jak rozpatrzono szczegółowo wszystkie dolegliwości, to okazało się, że niewielki wzrost, ale istotny statystycznie, wystąpił dotyczący częstości zawrotów głowy i uczucia ucisku w klatce piersiowej. Czyli jednak, mimo że prawda, większość osób kwestionuje to, że to negatywnie wpływa, ale jednak coś na rzeczy być musi. No i podsumowując te badania, naprawdę nie możemy powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że nie występują te związki, te nietermiczne skutki, bo jest za mało badań i naszym wnioskiem jest to, żebyśmy rozpoczęli, jeżeli mamy rozpocząć wdrażanie technologii, to musi być to jednocześnie z podjęciem naprawdę szeroko zakrojonych badań. I mamy, postulujemy tą zasadę ostrożności, o której powie teraz pan profesor Zmyślony. Dziękuję bardzo.